Pierwszy hetman Rzeczpospolitej Polskiej, Jan Zamoyski, troszcząc się o przyszłość Polski na przełomie XVI i XVII wieku, pisał: takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzież wychowanie. Na to przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli. W czasach I Rzeczypospolitej wykształciło się wielu wielkich i wspaniałych Polaków, którzy rozsławili nas na całym świecie. Słynna szkoła rycerska, gdzie uczyli się m.in. Julian Ursyn Niemcewicz, Tadeusz Kościuszko czy Karol Kniaziewicz. Uczelnia ta wykształciła aż 18 posłów Sejmu Wielkiego. Wówczas pod kierownictwem Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja i Stanisława Małachowskiego uchwaliliśmy Konstytucję 3 maja. Jest to dokument, który przynosi nam zaszczyt w świecie. Byliśmy pierwsi w Europie w budowaniu nowoczesnej demokracji. Jednak lata świetności I Rzeczpospolitej szybko zostały przykryte chmurą naszych wad narodowych, o których pisał już Jan Kochanowski. Posłuchajmy fragmentu pierwszego polskiego dramatu politycznego, co według Kochanowskiego jest największym zagrożeniem dla bytu narodowego. Unierządne królestwo i zginia bliskie, gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsca. Ale wszystko złotem kupić trzeba. Nie zrozumieją tego ludzie, ani się z tym nie czują. Jaki to szkodliwy wrzut dla Rzeczpospolitej. Młodzież przede zepsuta, ci cnoci i wstydowi cenę stawili. Przed takimi trudno być człowiekiem dobrym. A przykładem zaś takim drugich przy sobie psują. Patrz, jakie orszaki darmo zjadł za nimi, którzy ustawicznym próżnowaniem jako wieprze tyją. I z tego stana nie macie, że się który przyda do posługi ojczyzny, jako ten ze zbroi wytrwa, któremu czasem ciężko w jedwabiu, jako ten straż będzie trzymał, który przysypiać do południa się nauczył, jako ten stos nieprzyjacielowi wytrzyma, który ustawicznym pijaństwem zdrowie stracił. Wady narodowe wykorzystali nasi zaborcy i na 123 lata ojczyzna utraciła państwowość. Królem Polski stał się moskiewski car, który razem z Austrią i Niemcami sprawował władzę nad Rzeczpospolitą, którą zepchnięto brutalnie do grobu. Wielu Polaków musiało opuścić dom rodzinny. Posłuchajmy utworu księcia Michała Kleofasa Ogińskiego, który zatytułował swój utwór Pożegnanie Ojczyzny. W tym czasie też powstaje hymn narodowy, który do dzisiaj śpiewany jest przez Polaków. Posłuchajmy również Mazurka Dąbrowskiego, granego przy trumnie jego twórcy przez Jakuba Bukowskiego z Ełku. To miejsce jest szczególne. Wybicki, czcimy hymn i serce generała Dąbrowskiego i czcimy romantyzm jednocześnie cały czas od Kaziuka już miej serce i patrzaj w serce. Szereg takich okoliczności jubileuszowych, to jest dla poznańczyków olbrzymia wartość, że tutaj to miejsce zostało tutaj tak wybrane i tyle znakomitości tutaj te ich szczątki doczesne leżą. Struny zadzwoniły jak trąby mosiężne i z trąb znana piosenka ku niebu wionęła. Marsz triumfalny jeszcze Polska nie zginęła.
Marsz Dąbrowski do Polski! I wszyscy klasnęli, i wszyscy Marsz Dąbrowski chórem okrzyknęli. Pierwsze lata niewoli szczególnie boleśnie opisuje Adam Mickiewicz, który jako student jest prześladowany więzieniem i zsyłką w głąb Rosji za walkę o kulturę i język polski. Nasz narodowy wieszcz uważał, że bronić Polski może rodzina, dwór szlachecki i społeczność polska, gromadząca się zwłaszcza w domach, dworkach i kościołach. Tylko tam można było swobodnie mówić po polsku, śpiewać narodowe pieśni, czy tańczyć polonezy, krakowiaki, mazurki, kujawiaki czy polskie oberki. Dla Adama Mickiewicza wieś, nasza kultura ludowa, to szczególny skarb, dziedzictwo przodków. Ocalenie kultury polskiej pozwoli przetrwać narodowi najgorsze czasy niewoli. Księżna Izabela Czartoryska w Puławach utworzyła pierwsze w Polsce muzeum ze skarbami rodzinnej kultury, aby w latach niewoli strzec pamiątek narodowych. W powieści poetyckiej Konrad Wallenrod Mickiewicz porównuje naszą tradycyjną kulturę do Arki Przymierza. Posłuchajmy. O wieści gminna, ty Arko Przymierza, między dawnymi i młodszymi laty. W tobie lud składa broń swojego rycerza, swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty. Arko, tyś żadnym nie złamana ciosem, póki cię własny twój lud nie znieważy. O pieśni gminna, ty stoisz na straży narodowego pamiątek kościoła z archanielskimi skrzydłami i głosem. Pieśń rozgryzie manowa nadzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie całą tłum ludzi obiega, a jeśli podłe dusze nie umieją karmić się żalem i poić nadzieją, ucieka w góry, do gruzów przylega i sam ten dawny opowiada czasy, tak słowik z ogniem zajętego gmachu. Wyleci, chwilę przysiądzie na dachu, gdy dachy runą, on ucieka w lasy i brzmiącą pieśnią nad zgliszcza i groby leci podróżnym piosenkę żałoby. W czasach niewoli polski dwór gościł muzykę Chopina. Najchętniej jednak grano i tańczono na ludową nutę. Jak to przekazuje nam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Posłuchajcie kilka utworów granych w karczmach, chatach chłopskich czy w szlacheckich dworkach.
młodzież polska niezwykle słuchała muzyki polskich mistrzów, takich jak Ogiliski czy Łoniuszko, ale i chętnie bawiła się podczas Narodowych Wieczornic, które były często organizowane w prywatnych domach. Poeci układali wiersze, które były właśnie czytane podczas takich narodowych, domowych, często nielegalnych spotkań. Malarze, tacy jak Grotger, Matejko, bracia Kosakowie i wielu innych ku krzewieniu serc tworzyli dzieła ważne dla naszej kultury i trwania narodu. Posłuchajmy utworu, który napisał Cyprian Kamil Norwid, który tęsknił za ojczyzną na wygnaniu w Paryżu. Kto mi powiada, że moja ojczyzna? Pola, zieloność, okopy, chaty i kwiaty i sioła. Niech wyzna, że to jej stopy. Dziecka nikt z ramion matki nie odbiera. Pachole do kolan jej sięga. Syn piersi do Rusji ramię podbiera. Do prawnych księga. Ojczyzna moja nie stąd stawa czołem. Ja ciałem zza Eufratu, a duszą z ponad chaosu się wziąłem. Czynsz pracę światu. Naród mnie żaden nie zbawił, mnie stworzył. Wieczność pamiętam przed wiekiem. Lud Dawidowy usta mi otworzył. Rzym nazwał człowiekiem. Ojczyzny mojej stopy okrwawione. Włosami otrzeć na piasku. Padam, lecz znam jej twarz i koronę. Słońca, słońc blasku. Dziadowie moi nie znali też innej. Ja nuki ręką tykałem. Sandałów nieraz gminny ucałowałem. Niechże moja ojczyzna, bo pola, sioła, okopy i krew, i ciało, i tablizna to ślad lub stopy. A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służył ojczyźnie, napiszę w pieśni 12 Jan Kochanowski. Ale jak służyć ojczyźnie, jak nie ma państwa, a zaborcy robią wszystko, aby odebrać na kulturę i dziedzictwo narodowe. Poetka z Suwałk, Maria Konopnicka, właśnie w swoim wierszu poucza ówczesnych Polaków, jak nie uwrażać tego, co jest skarbem i wartością dla nas. Ojczyzna moja, to ta ziemia droga, gdzie ujrzałam słońce i gdzie poznałam Boga, gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła, w polskiej mniemowie pacierza uczyła. Ojczyzna moja, to wioski i miasta, wśród pól lechickich sadzone od piasta. To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki. Ojczyzna moja, to praojców sława, szczerbiec chrobrego cesarska buława. To duch rycerski, szlachetny, a męski, to nasze wielkie zwycięstwa i klęski. Ojczyzna moja, to te ciche pola, które od wieków zdeptała niewola. To te górhany, te smętne mogiły, co jej swobody obrońców przykryły. Ojczyzna moja, to ten duch narodu, co żyje cudem wśród głodu i chłodu. To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, pracą u ojców, piosenką u dzieci. Posłuchajmy piosenki Sanach do słów Adama Asnika, tęskniącego o wolnej Polsce. Odżyły ta złote wiadomo, co w szumiące.
Polska wymarzona przez poetów powróci. Bo jak Stanisław Wyspiański w dramacie narodowym Wyzwolenie powie, że wolność najpierw trzeba mieć w sobie. Wyzwoli ten, kto czeka dnia, to własną wolą wyzwolony. Jan Kasprowicz ojczyznę nazwie najwitszą świętością. Dla niego Polska nigdy nie zginęła, bo mieszkała zawsze w jego sercu. Posłuchajmy. Rzadko na moich wargach, niegdzieś to warga ma wyzna. Jawi się krwią przepojony, najdroższy wyraz, ojczyzna. Widziałam, jak się na rynkach gromadzą kupczykowie, licytujący się wzajem, kto ją najgłośniej wypowie. Widziałam, jak między ludźmi ten się urządza najtaniej, poklask zdobywa i rentę, kto krzyczy i żyje dla niej. Widziałam rozwiszne tłumy z pustą, leniwą duszą, jak dźwiękiem orkiestry świątecznej resztki sumienia głuszą. Lecz brat mój najbliższy i siostra w tak czarnych żałobach minie, ci wiedzą, że chowam tę świętość w najgłębszej serca głębinie. Przystaję na cichych mogiłach, słuchamy, a zaliz ich wnętrza. Jakiś się głos nie odezwie, jakaś nadzieja najświętsza, jakaś mordercza zaraza z głodem zawiera przymierze. Na przepełnionych cmentarzach krzyże się wznoszą świeże, a nad tą dolą, niedolą, poranna mieci się zorza. Na mą pieśń ojczyzny pełną spływa promienność jej Boża. W mej pieśni bogatej czy biednej przyzna mi ktoś lub nie przyzna, żyje tak rzadka na wargach moja najdroższa ojczyzna. Nastąpiła historyczna chwila, kiedy Polska uniosła się z kola niewoli. Zwiastował to Wawelski Cmentarz Zygmunta. Był to wysiłek całego narodu pod kierownictwem naczelnika państwa polskiego, Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski. Tak ten dzień opisuje mazurski poeta Michał Kajka, który urodził się w Skomacku Wielkim, ołem w Orzeszu w czasie II wojny światowej. Polsko, coś wyposażona w pomnik tortury, niby cierniowa korona, co toczyła ciebie z góry. Ty, która rozdarta byłaś na trzy części po tej stracie, łzami boleści broczyłaś, chodziłaś w żałobnej szacie. Coś niewinną krwią broczyła, bielą się twych przodków kości, bo caryzmu moc i siła kruszyła cię bez litości. Krew niewinna twa się lała ze zbrodniczej wrogów ręki, która do Boga wołała, aby pomścił wasze męki. Lud na Sybir był wygnany, nie miał swobody ni siły, zatem stryczki i kajdany na porządku dziennym były. Wzdychaliście dniem i nocą, jak niegdyś lud Izraela, aby Bóg wam był pomocą, zesłał oswobodziciela. Bóg rozwiązał na was więzy, prysły na was wszeokowy, więcej was wróg nie ciemięży, macie własny swój rząd nowy. Zatem my, Pan Bóg stłumił okrutników i ukrócił wam niewolę. Macie swoich przewodników, więc dajcie się na ich wolę. Zatem my, wasi sąsiedzi, prosim, by w miłość hojny Bóg, który na niebie siedzi, bronił nas od krwawej wojny. Niechaj zatem pokój błogi, jak po nocy ranna zorza, a niech wojny i pożogi toną gdzieś w otchłani morza. Ta pieśń będzie apelem nas młodych o pokój i wolność. Strzał
zrobić z odzyskaną wolnością. Posłuchajmy wiersza Wisławy Szymborskiej. Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzechek, malutki los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie wić, blasku próchna mówić dnieje, a o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno, wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie. I jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie. I już nie szumi w chmurę lasu. Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Par dawnościej w głębokich warstwach, czasem pośrodku drogi stanę. Może nieznanych pieśni garstka w skrzyni żelaza nabijanej. A może dzban, a może łuk, jeszcze się w łonie ziemi grzeje. Pradawny dom wróg, ten, którym wkroczyliśmy w dzieje. Stąd idę myślą w przyszłe wieki, wyobrażenia na mnie składam. Kamień leżący na dnie rzeki, oglądam i kształt jego badam. Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły, w rzeźbi głową rówieśnika. Ten kamień leży w nurcie Wisły, a w nim potomna twarz ukryta. By na tej twarzy spokój był i dobroć i rozumny uśmiech. Naród mój nie żałuje sił, walczy, tworzy i nie uśnie. Pierścienie świętych lat nad nami, ziemia ojczysta pod stopami. Nie będę ptakiem wygłoszonym jak puste gniazdo powiem. Święty Jan Paweł II pisał, że wolność jest w niebezpieczeństwie tam, gdzie ludzie ograniczają swe stworzenia tylko do kręgu własnego życia i nie są gotowi angażować się bezinteresowo na rzecz innych. Zatem to my dzisiaj jesteśmy stróżami tego wielkiego skarbu, któremu na imię ojczyzna. Będziemy jej strzegli i rozwijali przez kulturę, sztukę i piękną polską mowę. Przestaniecie muzykę, której na koniec posłuchamy.